Cześć, to znowu ja. Tak zastanawiałem się, czy w ogóle dzisiaj nagrać cokolwiek gadanego, czy po prostu nie zostawić 2 minut takiego przejazdu z dopiskiem. Bo w sumie to nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Znowu cały tydzień, chyba ponad tydzień. Grubo ponad tydzień nie jeździłem, 2 tygodnie chyba. Nie pamiętam, potem na kanale można sprawdzić. Zresztą ostatni film, który nakręciłem, robiąc tutaj tą trasę, tak samo tutaj do Olsztyna i z powrotem, nie wrzuciłem jeszcze na kanał. Może wrzucę po prostu obydwie, tą i tę poprzednią razem, tak jak kiedyś tam. No nie mam czasu na jeżdżenie na rowerze. Ten rok rowerowo nie będzie należał do udanych, ale mam nadzieję, że rodzinnie i zawodowo będzie należał, bo temu się muszę w tej chwili i chcę poświęcać, no bo tak jest potrzeba. A tylko mam wolną chwilę, to sobie po prostu jeżdżę. Wziąłem sobie dzisiaj rewolta, tak trochę nietypowo, dlatego że wyjechałem grubo po 10:00. Nie jest tak zupełnie rano, bo rano było coś innego do zrobienia, a po prostu chciałem zupełnie po południu. Sprawdziłem prognozy i po południu ma znowu padać. A dziś już naprawdę bardzo miałem ochotę się przejechać, trochę odstresować i trochę zmęczyć, więc dlatego po prostu wziąłem rower, zrobiłem sobie przerwę w pracy. Wracam do domu, zaraz siądę i będę pracował dalej. Wszystkim, zwłaszcza moim kolegom, życzę wyników coraz lepszych. Rzadko się widujemy w tym roku, no bo nie mam jak. Nie wiem, jak zwykle spróbuję pojechać na ustawkę w poniedziałek i jak zwykle pewnie na próbowaniu się kończy. Nie wiem, nie jestem w stanie przewidzieć tego, co się będzie działo. Pogoda jest fajna. Mieliśmy dzisiaj spróbować pojechać do Kasiny, poskakać. Odkładany już kilka razy wyjazd, znowu zostanie przełożony ze względu na różne rzeczy. Próbowaliśmy zamienić to na jednodniową sobotni wypad po prostu na Morskie Oko. Przejście. Tam na rowerach jeździć nie wolno, ale to też nie wyjdzie. Musimy zostać. Jest na razie fajna pogoda, więc po prostu wsiadam na rower, jadę do domu. I tyle. To zobaczymy, co się będzie działo dalej. Mam nadzieję, że uda mi się coś ciekawszego nakręcić niż te gadanie moich głupot i cały czas tą samą ścieżkę, którą raz na jakiś czas dużo rzadziej niż bym chciał udaje mi się przejechać. No cóż, na więcej nie mam czasu. Ale generalnie wszystko jest dobrze, także nie ma żadnych większych zmartwień. Tylko tyle, że po prostu sprawy rodzinne i zawodowe powodują, że nie mogę jeździć, a nie mam na to czasu. A na przykład w zeszłym tygodniu zrobiłem ponad 2000 samochodem kilometrów. 2 tygodnie temu też bardzo dużo. Jeżdżę często teraz do Wałbrzycha, często do Warszawy. Nie planujemy w tej chwili żadnych wakacji w ogóle, dlatego że sprawy się komplikują i nie wiadomo, czy w ogóle gdzieś pojedziemy. Teraz zadowolamy się tym, że po prostu może uda się w końcu pojechać na jakiś weekend, może następny weekend. Gdzieś spędzimy, może gdzieś jakieś fajnie. Będzie dobrze. Nara.